Premier Mateusz Morawiecki po powrocie z Kijowa wzywa społeczność międzynarodową, aby także złożyli wizytę na Ukrainie. Teraz nie potrzeba słów, tylko działań, w tym między innymi sankcji ekonomicznych, mówił premier Morawiecki w wywiadzie dla Bilda. Delegacja Polski, Czech i Słowenii wróciła wczoraj bezpiecznie z Kijowa, gdzie doszło do spotkania z prezydentem Wołodymirem Zełańskim i premierem Denysem Szmychalem. Premier Mateusz Morawiecki, relacjonując wizytę, mówił o zniszczonych miastach i opuszczonych domach zbombardowanych przez rosyjskie czołgi. W porozumieniu z przywódcami innych państw Unii Europejskiej przygotowywany jest pakiet pomocowy. Tego Ukraina potrzebuje właśnie teraz, aby odeprzeć brutalne ataki Putina. Broń przeciwpancerną, pociski przeciwlotnicze, wszystko by móc bronić swoich domów, to było dla mnie ważne i to jest coś znacznie więcej niż tylko symbolika. Polska cały czas jest gotowa przekazać Ukrainie myśliwce MIG-29 przez bazę w Ramstein, jednak musi być to decyzja całego NATO, dodał premier Mateusz Morawiecki. Wzywam kanclerza Scholza, premiera Johnsona, prezydenta USA Bidena, prezydenta Francji Macrona i wszystkich szefów rządów państw Unii Europejskiej, by również udali się do Kijowa. Powinni spojrzeć w oczy kobietom i dzieciom i pomóc im ocalić życie i niezależność. Tam walczą o wartości Europy i świata zachodniego, dlatego musimy stanąć po ich stronie. Wojnę na Ukrainie można zatrzymać przede wszystkim ekonomicznie. Premier wskazywał na potrzebę wprowadzenia całkowitego embargo na rosyjską ropę i gaz. Nie ma żadnych czerwonych linii w sankcjach, które zostaną nałożone na Kreml, podkreślił premier Mateusz Morawiecki.